Dzień dobry, Agnieszka Baron. Oglądają Państwo czwartkowe wydanie Lata Imperium. Pogoda jest taka, że lepiej o niej nie mówić, dlatego może powiem o tym, co dzisiaj w odcinku. Dzisiaj zabiorę Państwa do dżungli, do prawdziwej gliwickiej dżungli w palmiarni. Zapraszam. Dzisiaj udowodnimy Państwu, że także w deszczu jest w Gliwicach co robić. W tym celu udaliśmy się do zielonej wizytówki miasta. Moim przewodnikiem po palmiarni będzie jej gospodarz, kierownik Marek Bytnar. Witam. Dzień dobry Państwu. Witamy w zielonej oazie na terenie Gliwic. Co słychać w czasie wakacji w palmiarni? W palmiarni jak co roku o tej porze dużo gości, dużo zwiedzających, rośliny kwitnące w pełnej karasie, szczególnie z rodziny storszczowaty, z rodziny bromeliace. Dużo atrakcji, dużo można zobaczyć. Jak by Pan zachęcił do tego, żeby tutaj przychodzić nie tylko wtedy, kiedy pada deszcz? Palmiarnia jest tak prowadzona, ażeby była atrakcyjna o każdej porze roku, również latem. Prezentujemy tutaj około 6 tysięcy roślin. Wszystkie one pochodzą spoza naszej strefy klimatycznej. Nie możemy ich uprawiać w ogródkach na zewnątrz. Tutaj jest jedyna okazja, ażeby je zobaczyć. Uprawiamy takie gatunki, które zarówno są efektowne z kwiatu, owoców, ale również ze względu na rozmiary. Między innymi w tym pawilonie, w pawilonie tropiku, w którym się obecnie znajdujemy, uprawiamy duże bambusy, których wysokość szacujemy już na około 12-13 metrów, jak również wielkogabarytowe, tak zwane palmy. Palmy z rodzaju Prithardia, z rodzaju kokos. Czy to są te palmy, które tutaj w zasadzie pojawiły się w momencie powstania tej palmiarni? Nie. To są palmy, które sprowadziliśmy w ostatnich latach dla urozmaicenia ekspozycji. Rośliny roślinami, ale też tutaj w tym akurat pawilonie są też zwierzęta i to nie byle jakie, bo mrówki i to jak bardzo pracowite. Tak, zwierzęta u nas stanowią uzupełnienie ekspozycji, swoistą atrakcję, szczególnie dla dzieci. Dzieci są zachwycone nie tylko właśnie wspomnianymi mrówkami, które noszą liście, ale również zwierzętami kontaktowymi. Prezentujemy tutaj wiewiórki syberyjskie, tak zwane burunduki, które są przesympatycznymi zwierzętami. Kameleona, który niby nieruchomo, a tylko przy pomocy ruchomych gałek ocznych obserwuje zwiedzających.
ale również i papugi, szczególnie nasza największa papuga, Lora, Lora karmazynowa, z ciekawością spogląda właśnie na zwiedzających, zachęca ich wręcz do, prowokuje do rozmowy, do pewnych działań, tak ażeby no, wzbudzić zainteresowanie. I jeszcze są ryby, cały pawilon akwarystyczny. Co tam ciekawego się dzieje teraz? Wśród stale uzupełniamy kolekcję prezentowanych ryb. Aktualnie u nas jeszcze przez jakiś czas na zapleczu będą pływać nowo zakupione gatunki. Szczególnie dumni jesteśmy z ryb z rodzaju kąsaczowatych, zwanych dorado. Są to ryby Ameryki Południowej, w niektórych regionach już nieco rzadsze, ale w momencie, kiedy osiągną pełne swoje rozmiary, czyli około 80 cm długości i wagę około 5-7 kg, wówczas są niebywale efektowne. Planujemy je za kilka tygodni już puścić do zbiorników ekspozycyjnych. Tu mówię o tych rybach takich największych, które rzucą się zwiedzającym w oczy w pierwszym rzucie, ale również staramy się uzupełniać kolekcję ryb o małe, drobne gatunki, które no, wspaniale prezentują się na tle innych. Nic tylko przyjść. Słyszałam, że ma Pan specjalne zaproszenie dla widzów telewizji Imperium. Tak, wyjątkowo w ten poniedziałek, najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia, palmiarnia będzie otwarta dla zwiedzających. Udostępniamy obiekty w godzinę od 10 do 18 i wówczas wszyscy serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Skąd jesteście? Z Krakowa. Z Krakowa aż do Gliwic przyjechaliście? Po co w takim razie? Tak pozwiedzać sobie. Tak, ja nigdy nie byłem na przykład, więc stwierdziłem, że czemu nie. Przyjechaliście konkretnie do palmiarni, czy po prostu do Gliwic? Do Gliwic pozwiedzać i przy okazji palmiarnię zobaczyć. Jak pierwsze wrażenie tej zielonej wizytówki miasta? Fajnie, w sensie podoba mi się. Na razie jeszcze jestem tylko przez chwilę, ale... Ładnie. Ładnie, a mówi się, że właśnie Śląsk jest taki brudny, że czarny i tak dalej. To jest chyba zaprzeczenie tego powiedzenia. No w jakiś sposób na pewno. A jak się w Krakowie mówi o Gliwicach? Z czym się kojarzą? Gliwice, czy o Gliwicach konkretnie się nie mówi, ale bardziej o Śląsku, że właśnie jest podobny do Krakowa, zadymiony i pełno smogu. Ale jak widać, no nie wszędzie. No podziwiamy. A skąd Pani przyjechała? Z Gdańska. Z Gdańska aż do Gliwic. I jak się Pani tutaj podoba w Gliwicach? Nie znam Gliwic, bo w zasadzie teraz jestem pierwszy raz tutaj, także trudno mi jest powiedzieć. A pierwsze wrażenie ponoć jest zawsze najważniejsze. No myślę, że jest niezłe miasto i ładne, a więc nie wypowiadam, bo nie znam, więc nie wiem. No zachęcamy do jego poznania. Coś przyciągnęło uwagę, co takiego? Piękne starczyki. Hoduje Pani może w domu? Próbowała kiedyś? Dwa mam. I co, też takie dorodne jak to tutaj? Tak, jeden bardzo dorodny, biały. Skąd Państwo przyjechali? Z Niemiec. Niemiec aż tutaj. Do rodziny. Do rodziny, tak. I dzieciom chcę na palmiarni pokazać. Dzieci chyba zadowolone, a rodzice? Też, tak. Byli już tutaj wcześniej? Tak, byliśmy. Ale słyszeliśmy, że jest nowe akwarium i chcemy zobaczyć. Skąd Pani przyjechała? Z Piekar Śląskich. Z Piekar Śląskich, czyli to niedaleko. No. Widzę wycieczka taka, można powiedzieć, rodzinna. No, rodzinna. Chcieliśmy zapewnić dzieciom jakieś atrakcje, a że pogoda nie dopisała, to kuzynka wymyśliła właśnie palmiarnię. A Pani na tą propozycję przystała i jak Pani ocenia tej, znaczy, gliwickiej tropiki?
Nie byłam nigdy jeszcze w takim miejscu, ale bardzo jest ciekawie i naprawdę mi się podoba. A czy jakieś takie walory edukacyjne dla dzieci pani też dostrzega? No na pewno. Są też osoby, które tutaj pani właśnie dużo wyjaśnia, dzieciom opowiada o tych kwiatkach, że palców nie wolno wsadzać, takie różne. Także bardzo mi się podoba, jestem mile zaskoczona. To słuchaj, co państwa tutaj do palmiarni sprowadza? Dzisiejsza pogoda, bo nie musimy spędzać ją na zewnątrz, więc postanowiliśmy, żeby z maluchami się tu udać i spędzić mile czas na poznawczych rzeczach. Widzieliście już państwo pierwszy raz? Pierwszy raz jesteśmy, tak. Pierwszy raz, tak. A skąd? Zabrze. Zabrze, czyli to niedaleko. Pierwszy raz. I jak wrażenia? Na razie to jest początek. Początek mamy bardzo miły, także zobaczymy, co będzie na samym końcu, ale myślę, że spędzimy mile czas tutaj. Banany są, mandarynki już widzieli? Widzieliście mandarynki? Tak. Banany jeszcze nie, ale... króliczki widzieliście? Tak. Podobają wam się wszystko? Tak. Chomiczek, tak? A dopiero będzie nam się podobało, prawda? Co my tu jeszcze mamy w zwiedzaniu? Jakieś akwarium jest, tak? Tosiu? No. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tak myślimy. Dzień dobry. Czy można się przysiąść? Chwila przerwy na spacerku. Dokładnie. Dzisiaj spacerek z maleństwem chyba taki dosyć nietypowy. Tak, zwłaszcza, że jesteśmy z Opola. Z Opola aż państwo przyjechaliście. Tak. Pierwszy raz w palmiarni? Pierwszy raz. I? No wrażenie bardzo fajne. A z czym pani jako mieszkańcy Opola się w ogóle Gliwice kojarzą? Szczerze powiedziawszy, nie miałam wcześniej żadnej styczności ani kontaktu. Pierwszy raz po prostu teraz jestem, więc jedynie z czym mi się kojarzyło, to właśnie z tą palmiarnią. Z palmiarnią, no to dobre skojarzenie. To w takim razie życzymy smacznego maleństwu. Dziękujemy. Co udało się znaleźć? A ładne roślinki, zwierzaczki, podziwiamy, tak? Widzieliśmy cytrusy, tak? Teraz wiewiórkę widzieliśmy syberyjską. Fajnie, przyjemnie, naprawdę. Miło spędzamy czas. A który to już raz w palmiarni? Przyznać trzeci? Proszę. Trzeci. To trzech razy sztuka, ale co to znaczy, że trzeci raz, że tak fajnie, czy... Fajnie, po prostu miło tutaj, po prostu spędzamy czas i możemy sobie pooglądać, pochodzić, zrelaksować się. To jeszcze może córki zapytam, jak co tobie się najbardziej podoba? Czy taka forma spędzania wakacji odpowiada? Chyba stres. No, to za czwartym razem. Bindchen. Jak? Bindchen? Mhm. Bindchen oder Bindchen? Jak? Bindchen. No się wstydzi. Aha. A pani mówi, że z Niemiec przyjechała, no to Niemiec. Dosyć daleko, ale... Daleko, my są z Trier. Trier to jest przy Luksemburg. Ale w Gliwicach jestem rodzona, ale ile to lat temu? W 88 wyjechałam. No to sporo lat minęło, ale czasem pani tutaj bywa w Gliwicach? Mam tu koleżankę, mam wujka, ciotkę, więcej nie mam. A jesteśmy u koleżanki teraz tutaj. A w palmiarni? Często. A Emilka tutaj już była, ale ona była za malutka, no już nie pamięta. Jak miała 2,5 latka, to już tutaj z nią byłam. Czyli dla pani to jest taka też trochę podróż sentymentalna. Chociaż my tutaj nie mamy już swojego mieszkania, już tutaj nic nie jest. Tylko jadę do koleżanki, no bo nie mam gdzie spać, nie mam u kogo spać. A my już w Niemczech długo lat już mieszkamy. A Emilka się urodziła też, nie? Też tam. I, no uczy się po polsku. Jeszcze 3 lata temu jak byłam, to jeszcze nie umiała. A teraz już jest coraz lepiej, ale się wstydzi chyba, mi się wydaje. No i w palmiarni też się może polskiego pouczyć, na przykład taką wiewiórkę. Nie, ale czasami się wstydzi. Dzień dobry, Telewizja Imperium. Udało się rybki policzyć? No tak, nie udało się, bo jest bardzo dużo i wszędzie pełno tych rybek. A jak ogólne wrażenie dotyczące tutaj tego miejsca? Bardzo dobre, my lubimy tu przychodzić, oglądać ryby, wiewiórki. A skąd pan jest? To z Gliwic, tak. Gliwic. Pierwszy rozmówca dzisiaj, który jest z Gliwic, tak. To rzadkość widocznie. Rzadkość, ale to chyba dobrze świadczy o tym miejscu. No tak, tak, bo jest często odwiedzane. Pewnie to taka wizytówka miasta trochę chyba. A przychodzi pan tutaj, kiedy pada? No tak średnio, co kilka miesięcy jesteśmy, ale no dzisiaj taka pogoda była, akurat jestem w domu, więc wybraliśmy się na wycieczkę.
krajoznawczą. Tak. Krysia, chcesz coś powiedzieć? Może będziesz co ci się najbardziej podoba tutaj w palmiarni? No. Co ci się tu podoba? Może ryby? Żółw, węże i ryby. No, a tam kto mieszka w tym, za tymi śrubami? Kto tam mieszka? Wie? Wiewiórki. A ile ich jest? Dwie. No zawsze myśleliśmy, że jest jedna, a dzisiaj patrzymy, są dwie. No super. Nie spodziewaliśmy się, że to jest takie duże. Naprawdę są piękne okazy i stare piękne okazy. Palm i innych roślin. A skąd Państwo przyjechaliście? Jesteśmy z Gliwic. Czyli niedaleko. A często tutaj bywacie? W palmiarni? Ostatni raz. Ja nie, ale ostatni raz byłem, zanim ta sekcja była otwarta. To dosyć dawno temu. I co się od tego czasu zmieniło? Rośliny urosły? Na pewno urosły, bo to one urosły, ja urosłem od tego czasu. To było bardzo dawno temu, kiedy ja tu byłem. A ta sekcja w ogóle jest fascynująca. Te ryby są dobra dokładka do całości. Telewizja Imperium i co, robi wrażenie? Tak, bardzo pozytywne, oczywiście. Co, próbuje pan wszystkie rybki policzyć, czy na czymś innym się pan skupia? Nie, patrzę sobie po biotopach, interesuję się akwarystyką, także bardzo mi się tutaj podoba. Jak pan ocenia te okazy? Myślę, że nie są złe, akwaria są w miarę zadbane, także jest okej. Okay. Który raz pan jest tutaj w palmiarni? Pierwszy. A skąd pan przyjechał? Z Częstochowy przyjechaliśmy. Specjalnie do palmiarni, czy jeszcze coś państwo? Nie, tutaj specjalnie do palmiarni. Pogody nie ma, przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda. A czy coś poza pawilonem akwarystycznym zwróciło pana uwagę? Wydaje mi się, że cały obiekt jest bardzo ładny i bardzo ładnie utrzymany, wiele roślin. Myślę, że można polecieć absolutnie. I tym jakże pięknie kolorowym, rybnym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Na jutro zapraszam w imieniu Andrzeja Wawrzyczka. Do widzenia.